Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy, z tej strony LLBKI, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Pony Island. Jak dobrze pamiętacie, zostały nam tutaj dwa zamki do odblokowania, aby usunąć, teoretycznie usunąć plik rdzenia, który jest nazwany Azazel. No i cóż, i zróbmy to, tak? Jakby parę razy klikając, jak dobrze pamiętam, to właśnie działało. I to jak widzicie, mamy dosłownie chyba to samo, co ostatnio. Jak dobrze widzę. Okej, to raczej bym wolał tutaj. Raczej bym wolał tutaj. To raczej bym wolał tutaj. Tak. Tak. Raczej nie będzie mi potrzebne. Okej, też wyrzucę. To chciałbym rzucić tutaj, co łaska. Tak. Tak. Okej. Oj, to mi się to nie przyda. No, nie. Kościół. To za... zepsuł mi wszystko. Jeszcze raz, okej. To mi jest potrzebne. To pójdzie do góry. To pójdzie tutaj w prawo. Ogółem, jeśli ktoś nie wie, bo na przykład nie wiem, nie obejrzał poprzedniego odcinka, to w tym momencie hakujemy tutaj system. Może pójść tutaj do góry. To wyrzucamy. Też wyrzucamy, bo nam nie będzie potrzebne. To bym chciał, żeby poszło w dół. To chciałbym tutaj. To chciałbym tutaj. Nie będzie potrzebne. Tutaj w dół. Tutaj w dół. I to tutaj. Tada! Powinno zadziałać, jak dobrze widzę. Dokładnie, udało się. Co robisz? Nie zawiodę mojego mistrza. No, zobaczymy. Wchodzimy do ostatniego loka. To jest dobra. Nie wiem, co to znaczy. Czym są te, więc pewnie będę miał parę faili tutaj. Znaczy, to są po prostu permanentne tam, no właśnie, że nie da się ich z tego miejsca już wyjąć. Okej, stąd na pewno tutaj w prawo. Tutaj w lewo. Tyk. Dobrze. Może powinienem był tego przynieść tutaj i teraz już trochę za późno na to. No właśnie. To było kurczę go inaczej przenieść. Dobra. Wracamy tak, jak zrobiłem to wcześniej. Dobra, tak, to jest w porządku. Tutaj, on teraz przeniesie go tutaj, ja go przeniosę tutaj. On przeniesie tego tutaj, ja tutaj dam to tak. To raczej wolałbym gdzieś tu. Raczej wolę tutaj. To już to mi nie pasuje. To następnie tu. To tutaj. To tutaj. To tutaj. To tutaj. I tak, nic powinno zadziałać. Okej, czyli to nie jest aż takie trudne. Wydawało mi się to trudniejsze, szczerze mówiąc, za pierwszym razem, jak to widziałem. Głupcze. Twoja przepowiednia jest fałszywa. Dałem plik rdzenia. O, patrzcie, próbuję nam zamknąć. Udało się, wystarczyło odpowiednio szybko kliknąć. Udało nam się. Zostałeś oszukany. Brak pliku. I mamy, moi drodzy, error. Mamy mały error. Podoba mi się to, w sensie ja się jaram. Ta gra jest naprawdę fajna. Jakby jest fajna, logiczna i ma parę takich fajnych elementów też zręcznościowych i tak dalej, tak? Więc ma wiele, wiele rzeczy, które są tutaj można łączyć. Satan Tech INC, czyli Incorporated. Brak pliku rdzenia. Kontynuuj. To jest uszkodzony, jest Hopeless Soul, jest gość. Jest nasz główny, tak? To jest ten gość nasz, to jest uszkodzony, czyli pewnie to był Azazel, nie wiem, albo coś. Nie, a może to był nasz właśnie plik. Tutaj mamy gościa i mamy tego głównego admina. Zakładam, że to Hopeless Souls. A nie, okej, nie mam tam hasła. Tego gościa też jest potrzebne hasło. Na gościa też jest potrzebne hasło? Nie. Okej, komunikat tekstowy, zobaczmy, masz wiadomość. Proszę odezwij się, gdy znajdziesz tę wiadomość. Yo. Dobrze cię widzieć. Ten cały Azazel był szalony. Mówił fałszywy prorok, haha. Ty wciąż tutaj? Jop. Nieźle ci poszło pierwszym piekielnym rdzeniem, Lipcio. Jednak wciąż musimy uporać się z pozostałymi dwoma. Pomimo uszkodzeń danych, bezpieczeństwo będzie wzmocnione, przepraszam, to jest W. Otwarcie kolejnego portalu nie będzie łatwizną. Mam pomysł. Zalogujcie się na mój profil. Hasło to 2734. Okej. Przepraszam. Zapomniałem o tym, że jak zwykle mam pod numpadem parę rzeczy, jeśli chodzi o OBS-a, więc przyłączyła mi się w ogóle scena. 2734, proszę bardzo. Udało ci się. Witaj w moim domu. Jemu nie udało się jak dotąd odgarnąć mojego hasła. Tak czy inaczej mój plan. Otwórz narzędzie, wyszukaj programy. W sensie search programs, tak? Pewnie tak było w oryginale. Co to jest? Program Generator Utility. O! Możesz stworzyć portal, patrzcie, jak kliknę w to. Wiecie, dwa razy muszę kliknąć. Security Exception wyskakuje. Dobra, szukaj program. Okej. Tak, o to chodzi. Musimy znaleźć program z możliwie najgorszymi zabezpieczeniami. Mniej niż 5% powinno pozwolić mi otworzyć kolejny portal do drugiego pliku rdzenia. To musiało być bardzo źle zaprogramowane. Bezpieczeństwo. Uszkodzenie bezpieczeństwa. Łamań. Do najlepszych. Jest. Tutaj spójrz. Pony Island.exe. Rozumiesz, co to oznacza? Jeśli chcesz uwolnić się od tej maszyny, musisz udać się do Pony Island. Jeszcze raz. Nie zazdroszczę ci, ale ktoś musi to zrobić. Znajdź Pony Island i zagraj w nie. Otworzę ci portal, jak tylko będę w stanie. Uszkodzony profil koło mojego może być warty uwagi. Okej. Spróbujmy. A, tak. Nie dostanę się do niego. 2734, jak dobrze pamiętam, tak brzmiało hasło. Okej. Szkoda, że nie mogę ci bardziej pomóc. Okej, to mi wszystko powiedział. Czyli pewnie otworzymy portal do tego uszkodzonego profilu. My tutaj nie mamy hasła, więc wchodzimy. Przeniesiony, o. To jest jakiś przeniesiony. Pony Galaxy to jest jedynie. Jak przejść? To Pony Galaxy. Proszę bardzo, mamy spację i strzałki. Jak dobrze rozumiem, to jest po prostu taki Space Invaders, czy coś tego typu. No zobaczmy, czy za ileś tam punktów na przykład coś dostaniemy. Jeśli nie, to ja po prostu mam to szybko wytnę, nie? Patrzcie, moi drodzy, udało się. Po czasie naście nam się udało dostać bilet. Nie wiem, ile musiałem punktów łącznie zebrać, ale udało mi się zdobyć. Nie wiem, czy nie 66, ale w każdym razie dostałem bilet za granie w to. Nie wiem, czy to chodziło o czas, czy nie, ale mniejsza o to. Teraz spróbujmy się dostać ten uszkodzony bez hasła. 2734. O, patrzcie, trzeba po prostu cokolwiek powklikać, nie? Ja mam jakieś oko, to ja mam coś uszkodzonego, to ja mam wyloguj się uszkodzony. Kopia hasła. Gość none. Hopeless Soul 2734. Uszkodzony jestem błędem. Lucyfer, kucyki. O, proszę bardzo. Spróbujmy, bo może to jest Lucifer, widzicie? Kucyki. To oko zostało coś ciekawe. Patrzcie, widzicie, jesteśmy u niego. O ja piernicze, o ja piernicze, o ja piernicze, tak panie. Ol. Go. Zamknij się. GLHF, nie wiem. GLHF. Wiem, spam. Po prostu... to kliknij i siedź cicho. Wziąłem twoje testowanie gry na poważnie, teraz gra jest lepsza. Okej. Mógł gdzieś. Tutaj mamy kucykowe skrzydło.png. Chyba, nie można coś z tym potem zrobić. Tutaj są uszkodzone pliki jedynie. Jest osadnicy z szatanu, okej. Lina, wełna, kup drogę, kup kartę. Osada. Drogę. A, rzut kostką, okej. Mamy kostką. Ja mam straszny rzut sekieł. Wiesz co, ja sobie przyłączę na kwadraklika, więc będzie po prostu... będzie działo się coś takiego. Jestem ciekaw, czy przy 60 do 66 coś się stanie. Powiem wam, że niczego nam nie ubywa, więc mnie to cieszy. Dobra, myślę, że wystarczy. Przełączy się na pojedynczy disk. A, okej. Ja kupię karty, nie mogę kupić karty. Kupiłem osady nowe. O, o, proszę bardzo, patrzcie, co się stało, widzicie? 666. O, szanuję. Bardzo mi się to podoba. Mam 6 biletów już. Więc co, wchodzimy do mojej drodzy Pony Island, bo innego już innej opcji nie mamy, po prostu ja się bawię. Nie wiem, czy znajdziemy wszystkie bilety, raczej nie. Tak, oczywiście teraz już się widzicie, Pentagram praktycznie robi, tak? Teraz się to wszystko zmieniło. Staten Tech Incorporated, jak widać. O czym mówiłem. To będzie gry to zło, tak? Gry są złe, zniszczą cię, zobaczmy twórców. Gry przygody? Co? Byłeś zajęty. To tak jak ja. Dokonałem kilku zmian w Pony Island. Tryb przygody to rewolucja w game designie, przepraszam. Proszę, nie oszukuj tym razem. Musisz się wstrzymać od oszukiwania. To tylko mały błąd. Pozwól mi go naprawić. Okej. My oczywiście go naprawimy jakoś. I wiemy, jak to działa. Zobaczcie, tutaj mamy, widzicie, tutorial takie do tych rzeczy. To po prostu działa jako teleport, tak? To jest absolutnie świetne. Wrzucamy tutaj. Wrzucamy następnie tutaj. I widzicie, i teraz będzie teleportowało stąd tutaj. Czyli jak jest taka ściana, to zamiast przenosić, po prostu musimy użyć teleportu. Okej, i mamy tryb przygody. Czytywanko. I wszystko się zawiesiło w tym momencie. Chyba cały program mi się zawiesił, jeśli mam być szczery. W sensie cały Pony Island. Tak dosłownie. O, dobra, działa. To jest coś nowego. Na północ od ciebie jest mnóstwo uszkodzonych danych. To jest nasza największa szansa na otwarcie kolejnego portalu. Graj dalej. Nie pozwól jemu coś tam. Co to jest? Kucykowe wzgórze, o jest to U, boli. Okej, przechodzimy dalej. To jest plaża doświadczenia w ogóle, zobacz. I jest ta polska czcionka, czemu naprawdę nie mogliście tego zrobić? Przecież wszędzie jest polska czcionka normalna, tylko tutaj musiało się... Oła, boli, po prostu boli. Jak widzicie, tutaj cały czas to działa. O, patrzcie, nie mamy tego, nie mamy naszej umiejętności. O, patrzcie, dobra. Laserowa moc plus 1 lub... Around here. Laserowa moc równa się 0, okej. I trzeba poczekać, aż ona będzie na 0. Nie, trzeba zrobić, żeby ona się zapętliła, tak mi się wydaje. Chodzi o to, żeby ona się zapętliła i była na większej mocy. Nie. Okej, inaczej. Inaczej. Wiem, jak to zrobić już. Patrzcie, teraz będzie plus 1, widzicie? Teraz teleport. No. Tak. Spróbujmy. Okej. Jakby to działa. Chciałem jeszcze to zrobić na większą ilość. Widać, że się nie dało chyba za bardzo. No dobra, działa. W sensie chciałem ją rzucić na wyższy tryb, ale ewidentnie no coś zepsułem, tak? Znaczy gdzieś tam w kodzie po prostu zepsułem. W sensie wydawało mi się, że po prostu jak będzie portal, to mi to przerwie, ale wychodzi na to, że nie. Oj, myślałem, że już padnę. Było blisko. O! Jakiś nowy gość. Widzicie? Właśnie. Oho, i patrzcie, on strzela czymś, nie? I widzieliście, skończył mi się laser w pewnym momencie. Dobra, to się zaczyna robić ciekawe. W sensie, tak jak mówię, tutaj połączenie tych wszystkich logicznych rzeczy z bardzo fajnie zrobioną grafiką i bardzo fajnymi pomysłami takimi, znowu, wiecie, z łamaniem czwartej ściany i tak dalej. Plus... z grą zręcznością, no to jest piękne, tak? Dobra. Dobra, trzeba pilnować, aż kiedy on nas strzeli. Żeby też właśnie mógł przywalić. Dobra, wbijamy w niego dalej i udało się go pokonać. Dobrze, że przy nim nie musiałem skakać, bo jeśli tutaj będzie taki element zręcznościowy, to... Oj, umrę, ja umrę tutaj. Mamy wielką szczelinę, dalsza część. Szkoda, że tam nie idzie nic w dół, no ale mieliśmy iść w górę, więc idziemy w górę dalej, tak? Zgodnie z tym, co nam powiedział nasz Hopeless Soul. Bardzo pusto. Okej, rzeczywiście to jest szczelina, nie? Wydaje mi się, że wiecie, co będzie trzeba zrobić. Trzeba będzie użyć kucykowych skrzydeł. Wydaje mi się, że tak będzie, bo właśnie taki mam... I nie wydaje mi się, że to łatwo tak. Znaczy, żeby to było aż takie łatwe. Ten poziom jest podstępny. Najpierw spróbuj osiągnąć nowy poziom. No już tutaj zdobyłeś doświadczenie. O, proszę bardzo, i zobaczycie, jest plaż doświadczenia. Tutaj będziemy levelowali, zakładam. Bardzo pomysłowe, tak jak mówię, nie? Zobaczcie, tam nie udało nam się nic zrobić, więc trzeba było po prostu trzeba było przegrać, tak? Trzeba było przegrać, nie dało się tego wygrać. Fuck. Dobra, padł. Panowie. Fuck, było blisko. Też leżą. Jak ja mogłem głównie myszką, raczej mało się robi na klawiaturze, dlatego też ta moja droga ręka tutaj tak spoczywa na moim udzie. Ale jest mi tak po prostu wygodniej. Kupiłem się jakoś tak bardziej w ten sposób. To źle będzie brzmiało. Ja coś czuję, że zaraz będą jakieś głupie żarty na ten temat. Dobra. Leżą. Jeszcze jedna fala. W sumie to już będzie chyba wszystko. Dokładnie. Już mamy koniec. Nowy poziom. Kucyk skrzydełka. Gratki. Brakuje ci 99 punktów doświadczenia. Albo zdobyłem doświadczenie 1. To nie powinno trwać długo, zbyt długo. W tym tempie. Okej, zobaczcie, widzicie, plus 20 doświadczenia i minus 20. Ustało doświadczenie jest potem na 0. Nie wiem, jak to zrobić już, mam pomysł. Tutaj zrobimy coś takiego. 20, 40, 60, 80, 100. To w sumie pytanie, czy da się więcej. Da się. I co, lubimy sobie tak za 200 na przykład. A widzicie, czyli doświadczenie jest większe od 99. Kolejny poziom. Dobra. Myślę, że przy 320 zakończymy. Teraz zrobimy teleport. Do 300 i widzicie nowy poziom. To doświadczenie jest to. A, szkoda, liczyłem, że da się więcej. Coś tam, co zrobić? Dlaczego nie możesz grać w moją grę w sposób, w jaki prosiłem? Ciesz się ze skrzydeł. Ze skrzydełek, przepraszam. Oszust. To jest takie cheatowanie, że aż wcale, bo ja czuję z tego satysfakcję, tak? Jak widzicie, mamy po double click, mamy właśnie teraz skrzydełka, tak? Ten w ogóle nasz poniacz, jeśli mam być szczery, to on wcale nie wygląda jak poniacz, on wygląda jak mały diabeł, który dopiero się narodził. Dobra, tyle z tego poziomu, idziemy dalej w takim razie. Patrzcie, jest bilet. A, nie będę musiał się tam dostać i przejść poziom, żeby dostać ten bilet, albo coś. Podoba mi się muzyka. W sensie ona jest bardzo prosta, tak? To jest 8-bitówka cały czas. Zobaczcie, jak nam rozbudkuje ekran na bokach, na czerwono, tak? Jak my przeskakujemy z tymi skrzydełkami. No powiedzcie mi, że ta muzyka nie jest dobra, no. Mnie się strasznie podoba. Okej, leżą. Więc mam problemy z tym lataniem, bo boję się, że po prostu nie dam rady czasem czegoś przeskoczyć na przykład. Tak, to było bliskie znowu. O, widzicie? Na przykład teraz było mega blisko, jeśli o to chodzi. I pyk, kolejni lecą. O, jeszcze jeden. I udało się. Ba-ba. Proszę bardzo, tutaj mamy łączącą dziurę. Mamy też jedno tutaj miejsce i jeszcze coś tutaj do góry. Możemy na cokolwiek kliknąć tak naprawdę, co byśmy chcieli. Tam też się da kliknąć, nie wiem czy... Tak, chyba to widzicie. Tam też jest, po prostu jest to na rogu ekranu dosłownie. Jakby chcę iść na razie tutaj... A, nie mogę. To ciekawe. O, a ja mogę iść na łączącą dziurę. Kurde, i to jest fajne, że mogę tam przejść, w sensie w taki sposób, nie? Ciekawe, co to mi da, jak zbiorę tę monetkę. Nie wiem. Aż zdobyłem monetkę. Jak teraz kliknę start, to znowu będę mógł zdobyć monetkę? Może miałem ją zdobyć i po prostu troszkę za szybko już przeszedłem z grą. Nie, jak widzicie, już teraz tej monetki nie ma, więc... No cóż, wiem, że tak ze 3 minutki przynajmniej przyciągnę gameplay. Nawet jeśli odcinek przez to będzie krótszy, no trudno, ale przyciągnę go dlatego, że tam się skupiłem na tej drugiej grze, tak? Znaczy na tej minigierce. Cały czas mi to jezioro bilety zastanawia. Chciałbym tam dojść, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że będzie taka możliwość. No i lecimy, moi drodzy, w takim razie. Mam nadzieję, że nas nie strzeli wystarczająco szybko. Znaczy wystarczająco szybko. Wtedy w tamtym tempie... Pa. A, za szybko się... Wybaczcie. Skupiłem się na tym, żeby on mnie nie walnął. Przez to wpadłem na słupek trochę. Tym naszym kucysiem, naszym kucysiem kochanym. Tak. Dobra, przestrzelił. Fuck. Dobra, zdążyłem. Leży. Co? Ja na coś padłem? Przepraszam, jeśli tak, okej. To mój fake. Nie! Jadę dalej, okej. Czyli to był taki fake end screen, tak? Troszeczkę. Okej. Patrzę na to, jak on właśnie strzela. Leży. I widzicie, i to jest taki fake end screen, jakby. Znaczy, to się, ten poziom się mocno zapęta. Oj nie, oj nie, oj nie. Dobra, zdążyłem. Ledwo, bo ledwo, ale zdążyłem. Dobra, przeleciałem. Leżysz, gościu. Prawie. Dało się. Powiem szczerze, że to było ciężkie. Ale kurczę, z tym jeziorem biletu. Muszę się jakoś tam dostać, wiecie co? Tam muszę się jakoś dostać. Ja czuję, że tam się można jakoś dostać. Może stąd? Nie wiem, ale nie mogę się tam dostać. Kurczę. Puści mnie to strasznie. Czyli tak mega strasznie, nie? Dobra. Wchodzimy do góry w takim razie. Idziemy tutaj. Oj, proszę bardzo, tutaj mamy. Ustaw zmienna z powrotem na 0. Zmienna minus 1. To jest multiplikacja, czyli mnożenie. Solution, nie wiem co to jest. Zmienna minus 1. Zmienna plus 1, czy zmienna jest mniejsza od 0. Okej, żeby odblokować kwadrat, muszę mieć zmienną mniejszą niż 0. A tutaj może z tego wyjść, ewentualnie, jakby ktoś nie chciał tego robić. Okej, przede wszystkim... Wydaje mi się, że teraz trzeba zrobić coś takiego. I to powinno iść tak. Minus 2. I działa. Okej, udało mi się to zrobić. Przypadkiem, bo przypadkiem mi się udało. Kurczę, ten bilet mi tam zastanawia po prostu. Jak mogę go zdobyć? O, zobaczcie, jak nasz talent się zmienił, tak? Nie, dobra, nie zmienił się zupełnie. Wydało mi się, że po prostu teraz nasz kucyś płacze, tak? Dobra, zawaliłem to. Mój błąd. Zobaczcie, że tutaj są teraz czaszki takie z tej mgły jakby zrobione. Muszę się bardziej pilnować, w sensie muszę częściej korzystać z tego lasera, kiedy latam, bo ja jak latam, staram się z niego nie korzystać, ale powinienem, dlatego że on spowalnia czas, tak? I ja jestem troszkę wtedy skonfudowany. Dobra, lecimy z tym. Widzicie, jak jestem na ziemi, po prostu jest mi wygodniej tego lasera używać, tak? Niż jak latam. Nie wiem dlaczego, po prostu jakieś takie przyzwyczajenia chyba. Do czegoś. Tyk. Jestem już blisko końcówki poziomu, więc luzik. Ale ja mówię, to jest świetne połączenie. Świetne połączenie takiej prostej zręcznościówki, jest żebym padł głupio. Koniec poziomu. Świetne połączenie moim zdaniem zręcznościówki z grą logiczną i z paroma innymi rzeczami. Patrzcie, to jest kolejny kwadrat. Tada. Zobaczmy. A stąd na razie nie mogę nigdzie udać. O! Jest kolejny. A wiecie co? W takim razie ja bym się chciał docofnąć, bo może tam z tyłu jest, tak samo do tego biletu, nie? Bioro biletu. Może tutaj trzeba jakby zacząć. Dobra, zacznijmy ten poziom jeszcze raz. Może on nam coś da. Nie wiem. Próbuję na razie, nie? Liczę na to, że nie wiem, że przechodząc go po raz kolejny dostanę się do jeziora biletu na przykład. Wątpię, ale można spróbować, tak? Jakby go łącząca dziura mi nic nie dała. Znaczy dała mi monetę, tak? Ale co ta moneta mi da? Chyba, że muszę wejść do menu z powrotem, ale do menu na razie nie mam jak wyjść, bo jestem aktualnie w grze, tak? O fuck, ale to zepsułem? Dobra. Więc tak jak mówię, na razie to jest czysty strzał. Aha. Kliknąłem wstecz. Okej, czyli jak jest poziom, który już przeszedłem, to już mogę kliknąć wstecz chyba. Chyba, że ogółem mogę kliknąć wstecz też. Dobra, spróbujmy jeszcze raz ten. A nie, tutaj już byliśmy. Zobaczcie, jak mam jakiś nowy poziom, to czy możemy... kliknąć też wstecz. Znaczy na razie musimy tutaj przechodzić, tak, więc... Że nam to nie da. Tam nie mogę, muszę iść tutaj i dopiero tam. To jest jakby droga do tego konika, nie da się... Do tego poniacza nie da się po prostu tutaj przejść. O, widzicie, i jest kolejny. Teraz? Gdzie teraz w sumie? Czekajcie, szukam. Patrzcie na tę strzałkę. O, bo tam był. Widzicie, strzałka nam pokazywała, gdzie można iść. Kurczę, nie wiem, co z tym jeziorem biletem mam zrobić. O, to jakiś ładny miecz. Chyba, że komuś z czymś innym się kojarzy. Pustynia grzechu. Dobra, lecimy. Patrzę na czas, jeszcze mamy chwilę. To raczej nie powinien nic właśnie zrobić. To są po prostu kaktusy, które tutaj są, istnieją tak sobie. A to się zobaczy, to jest zupełnie inny gość, nie? Teraz. Ewidentnie wytrzymalszy. Fuck. Dobra. Strzelaj. Pięknie. Okej. Okay. Ja wolę być w powietrzu, kiedy on strzela, wiecie? Dobra, poszedł. Ale jest mega wytrzymały, w sensie porównaniu tego, no przynajmniej dwa razy. Zobaczcie, tutaj jest jakiś taki czerwony pasek się robił, ale wydaje mi się, że to jest od po prostu tego efektu, bo on jest, to jest taki efekt a la 3D stary ustawiony. Nie wiem, czy ktoś jeszcze kojarzy, że, że niebieski i czerwony tworzyły efekt 3D, w sensie były specjalne okulary, które dzięki przesunięciu barwy, właśnie tej czerwonej i niebieskiej, tworzyły efekt pseudo-trójwymiarowości. Ja pamiętam, że to był hit po prostu, jeśli chodzi o lata 2000. No początek lat 2000, tak? Na komputerach po prostu takie 3D to było takie wow. W sensie, jak ktoś nie miał na przykład akceleratora, albo po prostu chciał sobie obejrzeć film na przykład w 3D, takim bardziej 3D. O, proszę bardzo, gdzie mnie to wzięło? Nie wiem co to za poziom, ale chętnie go zobaczę. O fuck, zepsułem? Okej. Okej. Oj, znowu zepsułem. Jeszcze raz. Trzeba uważać po prostu, jak się tutaj robi. To. Robicie. I teraz. Dlatego mówiłem, że wolę go obijać, jak jestem na ziemi. Po prostu jest to dla mnie wygodniejsze. Oj, żeby teraz nie dostać. Dobra, nie dostałem i go jeszcze zabiłem. Jestem już prawie na końcu. Okej. Jestem ciekaw, czy to coś powoduje, jak ja na przykład otwieram te skrzydełka, wiecie? Bo czy one po prostu coś dają, w sensie takiego, że... Czy... Niedaleko jest siedziba. Okej, a może bym chciał jednak pójść dalej na pustynię grzechu, jakby chcę pójść tutaj dalej. Liczę, że może to nie jest prawidłowa ścieżka. Zastanawiam się, czy jakby jak uruchamiamy te skrzydła, jaskinia prawdy. Kurczę. Jest co, cofnę się tam jeszcze. Jednak chcę iść tam, w lewo. Jestem ciekaw, czy jak uruchamiamy te skrzydła, czy na przykład nasz poniarz się staje bardziej diabelski, jeśli można tak powiedzieć. Zresztą patrzę na czas, myślę, że to będzie ostatni poziom, który spróbuję przejść. Nawet jeśli, tak jak mówię, ten odcinek będzie krótszy, to... Oj, zawaliłem. To wybaczcie, ale no po prostu, tak jak mówiłem, mnie się troszeczkę spieszy z odcinkami, więc... Niestety muszę czasami troszkę poświęcać ich czasu. Pania. Dobra, poszedł. Teraz jesteśmy w połowie poziomu, więc czekam jeszcze na jakieś kolejne wyzwanie, bo coś czuję, że będzie. No właśnie, jeszcze jeden tego typu gość. Okej. Dobra, udało mi się uciec przed jego ostrzałem. Okej. Fuck, oj. Pomyliły mi się klawisze, wybaczcie. To wydaje się takie łatwe i teoretycznie jest łatwe nawet. Tylko dla mnie po prostu czasem mylenie klawiszy jest straszne. No, naprawdę. Lipki, ogarnij się. Pod PPM masz laser, pod LPM masz latanie. Okej, raczej go na razie zniszczymy zaraz. No, naprawdę. O, dobra, ja doleciałem, czyli on mnie nie zabił? Albo gdzieś tam kończyłem na jakimś checkpoincie. Dobra, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie do Discorda, bo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka idzie do rozwoju kanału. I widzimy się już w kolejnym odcinku za 2 dni. W kolejnym odcinku z Pony Island oczywiście. I szczerze mówiąc, tak mówię, ta gra mnie jara. Myślę, że jeszcze ze 2 albo 3 odcinki przynajmniej z niej będą. Jak tak patrzę na czas, który normalnie ludzie ogrywają, więc... Zobaczymy, tak? No maksymalnie 4, tak? Jak tam średnia wychodzi. Niemniej, żegnam się z wami, do zobaczenia, do następnego i na razie.